No witam, witam. Ja jestem oczywiście Golzor i dzisiaj witam was bardzo serdecznie w bardzo ważnym poradniku dla ludzi grających na padzie. Także jeżeli to właśnie wy, to z dniem dzisiejszym prawdopodobnie polepszy się wasze celowanie, wasze strzelanie, a wszystko rozchodzi się o jedno ustawienie, które zostało wprowadzone na całe szczęście do gry no kilkanaście dni temu. Ja sobie testowałem różne ustawienia, w końcu mogę nagrać o tym materiał, także mam nadzieję, że ten materiał wam, tak jak mówię, pomoże. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę. Będę również wdzięczny za zostawienie subskrypcji. Brakuje już naprawdę bardzo niewiele do 164 tysięcy widzów, także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię do zostawienia subskrypcji. A dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie o, uwaga, tak zwanym dead zone, czyli martwej strefie kontrolera, w której ruchy drążka nie będą rejestrowane, tak jak to mamy w tym momencie nawet na ekranie wypisane. W jaki sposób dobrze ustawić dead zone? Zapraszam was teraz na poradnię. Że moi drodzy, najłatwiej wam to będzie zrobić po prostu z poziomu meczu prywatnego. Jeżeli wy nie macie pełnej wersji gry, musicie się z tym męczyć po prostu w meczu publicznym, czy to w Warzone, czy w Plunderze. Natomiast dacie sobie radę tak czy siak wszędzie. Jedyne co musimy zrobić, to odpalić po prostu jakikolwiek mecz. Mapka mi się odpala, a wy widzicie w tym momencie również perspektywę mojego kontrolera, bo to będzie ważne w tym momencie. Jeżeli dalej wątpiliście, że gram na padzie, to tak, gram na zwykłym padzie bez żadnych tutaj dodatków, żadnej mapy na padzie nie mam wgranej. Najnormalniejszy kontroler do PlayStation 4. Dobra, moi drodzy, gdy wejdziemy sobie na taką mapę, no to tyle, jesteśmy po prostu na mapie, tak jak mówię, nie jest ważny tryb, tutaj będziemy po prostu celowali właśnie martwą strefę w naszym kontrolerze. I uwaga, każdy kontroler, nieważne czy kupiliście go jeden dzień temu, czy gracie na nim już 5 lat, będzie miał jakąś martwą strefę do naprawienia. Także naprawdę, spróbujcie sobie to, nawet jeżeli wydaje wam się, że wasz pad jest w pełni, ale to w pełni sprawny. Także moi drodzy, najłatwiej będzie to sprawdzić na tej zasadzie, że wejdziemy sobie teraz tutaj w opcję. Ja sobie dam czułość drążków na najwyższy pułap, żeby po prostu były jak najbardziej czułe, co jest oczywiście tutaj jak najbardziej normalne. Usunę sobie dead zone na kompletne zero, wyciszę telefon drugą ręką, no i w tym momencie zobaczcie, ja sobie stawiam celownik tutaj, zostawiam go już, puszczam kompletnie, patrzcie, stawiam sobie celownik tutaj, puszczam kompletnie gałki i widzicie, jak mi ucieka celownik na prawo. Ucieka mi bardzo mocno na prawo celownik. Gdybyśmy tak poczekali troszkę dłużej, to zaraz celownik wyjedzie kompletnie zza tego filaru, co oczywiście nie chcemy, by miało miejsce, bo no, być może nie jest to aż tak denerwujące, bo to nie jest tak, że bardzo to odczuwamy, ale na pewno ma jakiś wpływ na naszą celność i fajnie wyeliminować właśnie coś takiego. Jak widzicie, w tym momencie bez żadnego dotykania gałki przeze mnie celownik wyjeżdża za filar, a startowaliśmy mniej więcej tutaj ze środka, tak? Także na tej czułości 20, na dead zone 0, jak widzicie, bardzo mocno celownik w moim przypadku ucieka na prawo. Także ja sobie teraz zwiększę dead zone na przykład 0,05 i zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. Zostawiam na środku i co się dzieje? Jak widzicie, nie występuje już tak naprawdę tak zwany stick drift. Nie ucieka mi już sam celownik w którąkolwiek ze stron. Także w tym momencie ja już wiem, że na 0,05 mogę grać. Ale spróbujmy sobie na mojej podstawowej czułości. Ja gram, tak jak mówiłem wam wiele razy, najczęściej na czułości 11, czasami 13 około 0,05 najczęściej ten dead zone mam. Zobaczmy, czy na mojej czułości jakkolwiek będzie miało to znaczenie. Ustawiam sobie równo celownik. Wiecie co? Może zrobimy to na krawędzi, żeby było jeszcze lepiej to wszystko widać. Zostawimy sobie celownik tutaj i co się z nim dzieje? Jest ok, bo po prostu on dryfuje sobie w okolicy tego miejsca, gdzie zostawiliśmy. To jest normalna rzecz. Nie chodzi o to dryfowanie. Chodzi o to, że jeżeli celownik, tak jak widzieliście na początku, sam wam zaczyna nagle iść na przykład tak w prawo, oczywiście nie tak szybko jak teraz, ale gdy jakkolwiek celownik rusza się mocniej z miejsca, gdzie go zostawiliście bez dotykania gałek, to wiedzcie, że musicie w tym momencie podnosić tutaj pułap dead zone'a, tak? Czyli startujcie sobie na tym 0,0, bo
bo być może jakimś cudem kompletnie, że tak powiem, wasz kontroler w tym momencie nie ma zepsutych gałek i możecie grać na 0-0, bo im niższa wartość tego deadzone'a, tym lepiej. Także zacznijcie sobie od 0-0, a jeżeli będzie występował ten ruch w którąkolwiek ze stron, to podnoście sobie kolejno właśnie wartość deadzone'a. Ja generalnie nie polecam grać na wyższej niż 10, bo to po prostu ogranicza nasze pole ruchu, tak? Ja teraz na 10 nie mogę, że tak powiem, płynnie ruszać celownikiem, a jeżeli zrobię to na 0-0, mimo tego stick driftu, to mogę dużo płynniej, że tak powiem, tutaj sobie operować, tak? Także, no, dead zone im większy, tym teoretycznie gorzej, ale spokojnie na takiej wartości, jak chociażby ja mam, czyli to 0,05, można grać. Także sobie to testujcie i to wam naprawdę, moi drodzy, bardzo pomoże, bo to poprawi waszą celność. Możecie sobie nie zdawać z tego sprawy, jak bardzo poprawi to waszą celność w niektórych przypadkach. Ja mam generalnie jeszcze taki błąd występujący, co wam mogę, że tak powiem, spróbuję teraz zailustrować, chociaż on nie zawsze występuje, więc jeżeli nie wystąpi samoistnie, to ja powiem wam, o co chodzi. Ja mam coś takiego, to jest wina chyba PlayStation 4, to jest wina optymalizacji gry, że ja momentami, jak celuję w ten sposób, to mi sam celownik, ja nie ruszam wtedy gałki, zobaczcie, robi mi się tak. Sam mi wyskakuje do góry, nie? I ja go potem zmniejszam, w sensie ustawiam tam, gdzie chcę znowu i znowu mi sam idzie do góry, mimo że ja nie dotykam tej prawej gałki. Także to jest mega irytujące, dlatego między innymi w najbliższej przyszłości przechodzę na peceta, żeby się pozbyć tych błędów, tych irytujących bardzo błędów, no bo wyobraźcie sobie, że jestem właśnie wcelowany ze snajpereczki gdzieś tam i nagle celownik mi sam idzie tak. I to serio, idzie bardzo szybko do góry, ja nie jestem w stanie tego jakkolwiek skontrować. Także jeżeli macie chociażby taki błąd, no to już jest wina jakiejś optymalizacji. Ale takie minimalne ruszanie się celownika na którąkolwiek ze stron, typu coś takiego, niwelujemy właśnie ustawieniem dead zone. Także moi drodzy, potestujcie sobie to, ustawcie sobie dead zone na takim pułapie, jaki u was działa, a jeżeli ten pułap jest wyższy niż to 0,10 powiedzmy, to radzę wymienić pada, bo to oznacza, że wasze gałki są już po prostu no bardzo, bardzo, bardzo mocno zepsute. Precyzja jest bardzo ważna w FPS-ach, na padzie wiele osób uważa, że my mamy auto-aima, oczywiście nie lubimy takich ludzi, bo żadnego tutaj auto-aima nie ma, ta asysta celowania jest tak nikła, że po prostu ludzie narzekający na pady, którzy grają na myszkach, no są po prostu słabi, więc tym się nie przejmujemy, ale warto, żebyśmy tą precyzję mieli jak najlepszą i dzięki deadzone'owi jesteśmy w stanie jakkolwiek to poprawić. Także moi drodzy, w tym materiale to by było już na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie rozumiał za bardzo działania tego deadzone'a, to już w tym momencie rozumie. Testujcie sobie, ustawiajcie na najlepsze ustawienie, jakie macie. No i mam nadzieję, że dzięki temu będziecie jeszcze bardziej precyzyjni niż do tej pory. Tyle ode mnie, widzimy się już jutro w kolejnym materiale, jutro prawdopodobnie Warzone News, także serdecznie zapraszam, mówi Goldzory, na razie.